Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za obecność mediów podczas briefingu prasowego. Jak wszyscy dobrze wiemy, wczoraj odbyło się spotkanie Rady Osiedla, na której był poruszany temat możliwej inwestycji w naszym mieście. Inwestycji, która wywołuje niepokój mieszkańców naszego miasta. Wczoraj podczas spotkania podkreślałem, że rozumiem mieszkańców Łomży. Dla mnie jako prezydenta miasta ważne jest to, żeby powstawały nowe miejsca pracy, ale żeby te miejsca pracy, które powstają w naszym mieście, w żaden sposób nie zmniejszały komfortu życia w naszym mieście. Wczoraj podczas dyskusji z mieszkańcami Łomży poznaliśmy opinie osób, które tam mieszkają. Ja rozumiem mieszkańców Łomży i podzielam ich obawy. Jednak sytuacja, jak widzimy, jest bardzo dynamiczna. Wczoraj podczas spotkania padały konkretne apele. Mieliśmy bardzo żywiołowe wystąpienia osób ukierunkowanych też politycznie. Bardzo mocno poseł Kłakowski wystąpił. Organizatorem tego spotkania był przewodniczący Rady Osiedla Piotr Cerdyński. Jak wiemy, lokalny działacz Platformy Obywatelskiej. I to, co dzieje się dzisiaj w naszym mieście, jest to swego rodzaju akcja polityczna, która na pewno w naszym mieście nie powinna mieć miejsca, bo jeżeli chcemy, żeby nasze miasto było przyjazne inwestorom, jeżeli chcemy pozyskiwać tych inwestorów z zewnątrz, to na pewno też powinniśmy pewne standardy zachowywać, a w mojej ocenie jednak ten przebieg dyskusji na temat lokalizacji takowej firmy powinien być trochę inny. Ja się cieszę z tego, że te trzy działki, które zostały sprzedane w tej kadencji, one zostały sprzedane lokalnym przedsiębiorcom i to jest też ważny element prowadzonej przeze mnie polityki, która właśnie ma na celu pomóc w rozwoju naszych lokalnych przedsiębiorców. Jak wszyscy wiemy, ogromne zainteresowanie wywołuje ostatnia działka, która jest do sprzedania w strefie. Strefa ekonomiczna, którą wszyscy w Łomży chcieliśmy. Pamiętamy jeszcze ten czas, kiedy radni miasta, ja też wówczas byłem radnym miasta, apelowaliśmy do ówczesnych władz miasta o to, żeby te działania związane ze stworzeniem strefy były jak najszybsze, żeby były one skuteczne, dlatego, bo wszystkim nam zależy na inwestorom, a strefa dawała taką możliwość pozyskiwania inwestorom z zewnątrz. W roku 2012 zostało podpisane przez ówczesnego prezydenta miasta Mieczysława Czerniaskiego porozumienie z prezesem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, która nakłada pewne obowiązki po stronie prezesa strefy. I dzisiaj nawet, kiedy jest temat bardzo nośny, w mojej ocenie wykorzystywany przez niektóre osoby do celów politycznych, dzisiaj powinniśmy stanąć i powiedzieć, jakie my jako miasto mamy kompetencje, a jakie te kompetencje ma prezes Suwalskiej Strefy. Bo w tym porozumieniu, tak jak mówię, w tym porozumieniu podpisanym przez ówczesne władze miasta, na co też my radni nie mieliśmy wpływu, bo było to porozumienie prezydenta, prezesa strefy, te prawa zostały określone. I wczoraj nawet mieszkańcy naszego miasta sugerowali, żebym przerwał przetarg. Deklaracje moje padły, ale deklaracje, że ja działania mogę podjąć, ale w momencie, kiedy skończy się czas składania ofert. Dzisiaj o godzinie 15 ten termin upływa. W związku z czym w poniedziałek takowe pismo z prośbą, bo tutaj organem jest prezes Suwalskiej Strefy. Prezes Suwalskiej Strefy może unieważnić przetarg, który miał być otwarty 1 sierpnia. To, co wczoraj padło, wczoraj na spotkaniu, mieszkańcom naszego miasta się nie dziwię, bo są to emocje. Są to rzeczy, które tak naprawdę dla wielu osób są wielką niewiadomą. I tutaj, tak jak powiedziałem na początku, tak jak powiedziałem wczoraj, ja rozumiem mieszkańców Łomży i wiem o tym, że oni tej inwestycji nie chcą. W związku z tym mieszkańcy na pewno mogą liczyć na moje wsparcie, na to, że jeżeli takowa inwestycja miałaby w Łomży powstać,
to ja też wspólnie z nimi w pierwszym szeregu, tak jak wczoraj cytując, będę razem z nimi oprotestowywał tą inwestycję. Jednak wczorajsze sugestie, żebym przerwał ten przetarg, są niezgodne z prawem. Ja działam w granicach i na podstawie prawa. I to, co oczywiście wczoraj mieszkańcy, ale tak jak powiedziałem, mieszkańcom się nie dziwię, dlatego, bo no, mieszkańcy nie muszą znać przepisów prawa, ale to, co dzisiaj doświadczyliśmy z samego rana, bo wiemy o tym, że były wykonywane telefony do prezesa Suwalskiej Strefy. Ja też otrzymałem list od pana posła Kołakowskiego i powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony i oburzony tym listem, dlatego, bo pan poseł Kołakowski, który wczoraj jasno powiedział, że on zadzwoni do prezesa strefy, że podejmie interwencję, bo mówię, to jest interwencja w przetarg, który trwa. No, w mojej ocenie i w ocenie prawników no, jest to zachowanie niegodne, jest to zachowanie karygodne. Dzisiaj to pismo, które ja otrzymałem z próbą po prostu odrzucania piłeczki, bo skoro pan poseł wczoraj się zadeklarował, no to ten telefon był wykonany. Nie wiem, co było treścią tej rozmowy, ale ja jako prezydent miasta nie mam takowych kompetencji, aby ten przetarg wstrzymać. Ja się tego nie podejmę, tym bardziej, że wiem, że jest to działanie niezgodne z prawem. Za takie działania, za takie telefony wiele osób w Polsce było skazywanych. Słyszeliśmy też o słynnych akcjach, w których uczestniczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Działania, które wykonuję w Urzędzie Miasta, są to działania zgodne z prawem i coś takiego nie podzielam i na pewno ja takich działań nie wykonam, o które prosił pan poseł. Dziwię się trochę, że pan poseł też oficjalnie nie skierował takiego pisma, a posiłkuje się po prostu prezydentem miasta. Takie działania można podjąć dopiero po tym, jak oferty zostaną złożone i można prosić prezesa Suwalskiej Strefy. Od niego zależy ta decyzja. Dzisiaj prezes Suwalskiej Strefy, bo też to było przedmiotem konsultacji, on może podjąć taką decyzję bez mojego pisma, ale jak wiemy o tym, zawsze warto robić to pod przykryciem czyjejś osoby, a dzisiejsza sytuacja w mieście, bardzo napięta sytuacja polityczna, którą ja też jako mieszkaniec tego miasta bardzo mocno odczuwam, bo są to działania, które przechodzą w sferę publiczną, wchodzą w sferę prywatną. Widzimy, co się dzieje i dzisiaj te działania są to działania, w mojej ocenie, które też mają na celu Urząd Prezydenta Miasta sprowadzić do roli działań, które są niezgodne z przepisami prawa, a tak jak podkreślam, ja takich działań na pewno nie będę wykonywać, bo stoję na tym, żeby każdy pracownik, każdy urzędnik Urzędu Miasta ma działać w granicach prawa, prezydent miasta ma temu przyświecać. Ale też dziękuję państwu, że tak licznie tutaj się pojawiliście, bo oczywiście ten komentarz do tego, co się dzieje, bo jest to akcja bardzo szybka, jak widzicie, tak? Do godziny 15. List otrzymałem po godzinie 11 od pana posła, więc 4 godziny mamy do zamknięcia ofert, przetargu. No, powiem szczerze, to się dzieje pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że było wczoraj to spotkanie i naprawdę wygląda to bardzo śmiesznie. Ale chciałem państwa poinformować o tym, co dla was jest najważniejsze, dla mieszkańców Łomży jest najważniejsze i też dlatego się dzisiaj spotkaliśmy, żebym mógł państwu przeczytać list, który też otrzymałem dzisiaj od pana dyrektora zarządzającego. Szanowny panie prezydencie, informuję, że po długich analizach podjęliśmy decyzję, aby nie składać 27 lipca 2018 roku oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Decyzja podyktowana jest z jednej strony niezakończonym postępowaniem dotyczącym wydania środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji planowanej na przedmiotowej działce, z drugiej pojawiającymi się głosami mieszkańców, którzy w obliczu ciągle prowadzonego postępowania środowiskowego mogą być zaniepokojeni tempem realizacji działań.
W związku z czym Państwo macie informacje, to co też pytali mieszkańcy, czy ta firma złoży, czy nie złoży. Takowe pismo zostało skierowane do Urzędu Miasta. O godzinie 15 mija termin, kiedy firmy mogą składać oferty.